Zygmunta Ingres. Przypominamy, że jest linia Mysia. Nasza komisja, proszę Państwa, to co oceniła, to zauważyła, że tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, po lewej stronie, po prawej stronie jest pełno kościołów. Żebyście byli w Angloameryce, w Białystok, to chociaż mielibyście cerkiew, a tu nie ma cerkwi. Dlaczego? Dlatego, że Mareczek nie jest prawosławny. Dlaczego? Dlatego, że Mareczek nie jest mormonem, nie jest ewangelikiem, nie jest Świadkiem Jehowy, bo ich tutaj nie ma w Warszawie. Warszawa jest katolicka, typowo moherowa, proszę Państwa, i oni powinni siedzieć na mszach. Tutaj to się siedzi, proszę Państwa, jak nie w domu, to w ławach na mszach. Gdybyście Państwo poszli do cerkwi, to w cerkwi się stoi. Niestety tutaj cerkwi nie ma i Mareczek też kupił sobie mieszkanie ze spadku po babkach, pieniążki, i proszę Państwa, w tym domu wcale nie jest, nie może siedzieć, bo musi latać na żebry. A że jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej, w Warszawie, największej wiosce na świecie, to jest gdzie latać i co oblecieć. Także on mało w domu siedzi. Ja to od dziecka, siostra mówiła, że ja na tyłku nie usiedzę w miejscu. No ale ja po wiochach nie latałam, ja na żebry nie chodziłam, proszę Państwa. Jak on wszędzie lata na żebry i on po prostu się dziwi, że jeszcze w domu siedzi. No w domu siedzi, no bo przecież po co ma stać w domu, skoro może siedzieć, może leżeć na wersalce i w ten sposób oglądać internet, telewizję i sprawy wszelkiego kalibru, że można na siedząco i tak powinno się w Warszawie załatwiać. To dlaczego nie możemy uczcić niemieckich architektów?